Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed spotkaniem derbowym Arki z Lechią. Są dzisiaj z nami trener Wojciech Łobodziński. Witam trenerze. Oraz w imieniu zespołu Dawid Gojny. Witam. I Przemysław Stolc. Proszę Państwa, wiadomo, derby, zainteresowanie. Wiemy już, że także kibice wracają na stadion w Gdyni. Trwa sprzedaż biletów. Przypominam także, że otwieramy w miarę potrzeb kolejne sektory. Myślę, że na tą chwilę, jak tutaj rozpoczynamy tą konferencję, jest ponad 10 tysięcy osób uprawnionych. Jeszcze mamy zdecydowanie zapas, także myślę, że można się spodziewać między 12 a 13 tysięcy uprawnionych kibiców, a jak wszyscy skorzystają, to myślę, że stadion będzie wypełniony w tym zakresie, w którym właśnie maksymalnie możemy go udostępnić. Przypominam także, że warunkiem zakupu pojedynczego biletu jest obecność na jednym z meczów Arki w ostatnich dwóch sezonach, a także w tym. A w innym przypadku należy zakupić pakiet. Jest to pakiet na derby, na Lecha Poznań, mecz pucharowy oraz na spotkanie z Górnikiem Łęczna. Jeśli chodzi o samą historię derbów, jest bogata, sięga niemal 60 lat. Pierwsze derby w Gdyni miały miejsce 58 lat temu. Wówczas Arka wygrała 1-0, natomiast te ostatnie w Gdyni były w 2019 roku, remis 2-2 i pamiętna bramka Marka Wojinowicza w 98 minucie spotkania. Jeśli chodzi o bilans z Gdyni, to 9 zwycięstw Arki, 9 remisów i 6 wygranych Lechi. Zapraszam do pytań zarówno do trenera, jak i do zawodników, a potem tutaj osoby, które się zgłaszały wcześniej, jeszcze możliwość wywiadów indywidualnych. Bardzo proszę. Witam, trenerze, Jarek Boliński, jak zawsze, magazyn pomorski. Trenerze, za nami 2 tygodnie przerwy na czas reprezentacji. Był to dla Pana na pewno radosny okres. Tyle zwycięstw, nagroda za październik. Jak minął na treningach ten, jak przygotowywaliście się do tego meczu derbowego? Myślę, że standardowo. Ten mikrocykl był bardzo podobny do poprzednich na przerwę reprezentacyjną, minus jeden dzień, który mieliśmy mniej, także odpoczęliśmy trochę, ale później już nie schodziliśmy z obciążeń, czyli pracowaliśmy tak jak do tej pory. Oczywiście warunki pogodowe się trochę zmieniły i te boiska już nie są takie, jak były. I dlatego musimy troszkę korygować z czasem treningu, ale nie z intensywnością, także trenujemy tak jak do tej pory, ale cieszę się, że wszyscy są zdrowi i to jest najważniejsze. Na początku sezonu wspominał Pan, że będziemy walczyli o szóstkę. W tej chwili chyba te plany trzeba zweryfikować. Jesteśmy szóstcy. Ale te plany chyba trzeba zweryfikować. Jesteście na pierwszym miejscu. Chyba teraz walka o pierwsze dwa miejsca. No ale jesteśmy szóstcy. Czy dzisiejsza Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, trzy rzeczy się zmieniły od ostatniego meczu w Gdyni. Pierwsze to, że Arka jest pierwsza, więc jakby nie wy gonicie, tylko was gonią. Co czasami niektórzy twierdzą, że łatwiej gonić niż uciekać. Druga, po raz pierwszy w tym sezonie kibice, i to tak jak Tomek powiedział, może być cały stadion. I trzecia, derby, które no, bez względu na to, co o nich powiemy, za nie też się dostaje tylko 3 punkty. Ale oprócz tego, że są 3 punkty, to jest ogromna presja, taka presja no, kibiców, no bo uważają, że to najważniejszy mecz, że to takie święto i w ogóle, i w ogóle. Jak Pan sądzi, która z tych 3 rzeczy będzie dla Pana takim najtrudniejszym elementem, żeby nie obciążać głowy zawodników i żeby oni po prostu zwyczajnie potraktowali ten mecz jako kolejny mecz ligowy, za który faktycznie można zdobyć 3 punkty? Czy zacznę od tego, że no od tego miejsca w tabeli? Nie uważam, że łatwiej jest gonić. Uważam, że zresztą w swojej pracy to przywołuję często w Miedzi, tak było, że jak złapaliśmy pierwsze miejsce, to tam zostaliśmy i uważam, że to jest jakiś tam cel. Też nie będę ukrywał tego, że to jest specyficzny mecz. No i tu mam trochę apel do kibiców, bo liczę na taki pozytywny doping, to powiem szczerze. To są w większości doświadczeni piłkarze, ale też, tak jak tutaj chłopaki, ale też jest kilku młodych i dla nich to będzie coś nowego. Dlatego naprawdę liczę na to pozytywne wsparcie ze strony kibiców. Wiem, że takie będzie, bo też nie wiemy, jak do końca jak zareagują. To są młodzi ludzie, to są piłkarze na początku swojej drogi, dlatego ja staram się trochę
tą presję zrzucać na siebie, ale też nie będę im bajek opowiadał, że to jest mecz każdy, jak każdy inny, bo dla wielu, szczególnie wychowanków, tak nie jest. I czego ja bym nie powiedział, to oni i tak będą się nakręcać. Dlatego spokój nam jest potrzebny, ale tak jak mówię, to wsparcie, mam nadzieję, że będzie to pozytywne. I jakby w nawiązaniu do tego pytania, pamiętam, że drużyna Lechi to drużyna, która ma najwięcej albo jeden z największych drużyn, która ma obcokrajowców w swoim zestawie. I mówiąc tutaj właśnie o tej presji, jednak troszkę inaczej Polacy odczuwają te derby, obojętnie jakie one by nie były, czy Trójmiasta, czy innych miast. Czy pan sądzi, że to może być jakimś elementem, który będzie dla was plusem, że w Arce takiego zaciągu zawodników zagranicznych nie ma? No to zgranie, to mi chodzi o boisko przede wszystkim. Zgranie na pewno będzie miało znaczenie, bo to są zawodnicy, którzy grają od dłuższego czasu ze sobą. No a też nie oszukujmy się, nasi kibice pewnie drużynie gości urządzą piekiełko, także to jest też młody zespół i też liczymy na to, że pod tą presją oni będą większą jak my. Mateusz Chorosmyczyk, ja trochę zaktywizuję tutaj piłkarzy i pytanie do was, Dawid i Przemek. Czy wy nie boicie się jako zespół, że będziecie trochę przemotywowani na to spotkanie, bo jednak kibiców dawno nie było. Wiadomo, będzie kilkanaście tysięcy ludzi, jest to mecz derbowy, co pewnie dla Przemka jest szczególnie ważne jako chłopaka stąd. I czy wy nie boicie się, że trochę może wam to wszystko splątać nogi? Nie mówię koniecznie, że wam, czy Przemkowi, czy Dawidowi, ale ogólnie całej drużynie, gdzie też są piłkarze mniej doświadczeni. Nie, myślę, że nie. Mamy wielu doświadczonych zawodników i chyba każdy z nas grał przy takiej publiczności. Traktujemy to jako dodatkowy zastrzyk motywacji. Nie ma tu jakiejś większej presji czy coś takiego. Dla mnie tym bardziej fajnie, bo jestem chłopakiem stąd, więc jak przyjdzie 13-14 tysięcy ludzi i ryknie, to będzie coś fajnego. Właśnie to, co Przemek powiedział, to tylko dodatkowo będzie motywować nas, że wracają kibice i już czekamy na ten mecz, jesteśmy dobrze przygotowani, żadnego strachu nie ma. Jeszcze drugie pytanie w sumie do wszystkich właśnie o stan boiska, no bo wiemy, jaka jest pogoda w Gdyni, na lepszą się nie zapowiada ani dzisiaj, ani jutro, ani w piątek. I czy wy się nie boicie, trener, piłkarzy, że ta murawa przeszkodzi wam w realizacji planu, patrząc na to, jak Arka w tym sezonie gra? Dziękuję. No czy z tego, co mieliśmy dzisiaj trenować, ale no wiadomo, pogoda dzisiaj nas zaskoczyła trochę. Oszczędzaliśmy to boisko bardzo długo. Praktycznie nie trenowaliśmy na nim, więc od ostatniego meczu tam się nic nie działo, jeżeli chodzi o nasz trening. Także wygląda nieźle. No jeszcze zobaczymy jutro, jaka będzie pogoda, ale na tę chwilę dzisiaj nie wygląda to źle. Dzień dobry, Jakub Tkać, Przegląd Sportowy Onet. To też najpierw pytanie do Przemka, bo tak sprawdziłem, możesz mnie poprawić, ale w derbach nie zagrałeś, bo byłeś w kadrze meczowej, gdy tutaj był 1-1, byli kibice gości, pamiętamy, co się działo, bramka Adriana Błonda na 1-1 i później już Zaleszka Ujlińskiego, Dominik Hofbauer dla was, Lechia 2-1 wygrała w Gdańsku. Chciałem ci spytać o te emocje z tamtych spotkań i jak ty się czujesz przed debiutem w derbach, no bo jesteś wychowankiem, a tak naprawdę w pierwszej drużynie Arki będziesz w tym meczu debiutował. Tak, to prawda. No, taki pierwszy mecz w seniorach, jeśli chodzi o derby Trójmiasta, w których być może będę miał okazję wystąpić, tego jeszcze nie wiemy. Fajny moment, taki specjalny dla mnie rzeczywiście, ale nie boję się tego. No. Grałem przy takiej publiczności i byłem też na meczu w kadrze, gdzie był pełny stadion, gdzie dookoła była policja, gdzie latały helikoptery, więc nie jest mi to obce. Fajnie będzie to przeżyć jeszcze raz. Pytanie też od Dawida. Ty jako kapitan i w ogóle jako drużyna, to oczekujecie od trenera, żeby wam puszczał sceny, nie wiem, z ostatniego Mohikanina, z Gladiatora i tak dalej, czy jednak to już na piłkarzy w tych czasach nie działa i prędzej musicie się uspokajać, tonować nastroje, że słuchajcie, no to jest normalny mecz i trzeba na końcu tak zagrać w piłkę. No to co już trener mówił, no trener stara się tonować nastroje. Wiemy, że to jest mecz szczególny dla tego środowiska tutaj Trójmiasta, ale no, za ten mecz też są tylko 3 punkty, więc tak staramy się do tego podejść. Wiemy, że to jest ważny mecz dla kibiców, dla nas tak samo, ale finalnie, tak jak już tutaj mówiono, że za ten mecz
dają też 3 punkty i tak do tego podchodzimy. Chcemy go wygrać, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tygodniu, żeby dobrze się do niego przygotować, no i jesteśmy gotowi na piątek. I ostatnie ode mnie pytanie odnośnie poczucia tego fotela lidera, no bo taką serię zbudowaliście, dążyliście do tego przed przerwą na reprezentację. Jak się z tym czujecie? Czy coś się u was zmieniło? Czy to bardziej nakręca trochę, stresuje? Jak faktycznie to u was wygląda? Dziękuję. Przed meczem w Sosnowcu trener nam powiedział, że nie chce być już na drugim miejscu, tylko na pierwszym. My to samo sobie przed meczem w kółku powiedzieliśmy, że chcemy na wszystkich spoczyć z góry. No udało się to i teraz chcemy po prostu, żeby kontynuować tą serię i nadal patrzeć na resztę drużyn tabeli z góry. Dzień dobry, Przemysław Olszewik, Przegląd Sportowy. Mam pytanie do trenera. Jako zawodnik grał pan w derbach, chociażby między innymi w Krakowie, i chciałem zapytać, jaka jest różnica w postrzeganiu tych derbów właśnie z perspektywy zawodnika, a z perspektywy trenera? Jakby mógł pan to jakoś porównać, jakie to są emocje? Jako trenera ciężko mi na razie się odnieść. Jak derby Krakowa grałem, grałem derby Łodzi też w ŁKS Widzew, w ŁKS-ie, także to były... No, szczególnie Krakowa, derby były bardzo mocne, bo tam wokół meczu bardzo dużo się działo. Zresztą wiemy, jak to wygląda w Krakowie, więc tych emocji takich negatywnych tam było bardzo dużo. Szczerze mówiąc, jako piłkarz to tak bardzo chyba się nie odczuwa tych derbów dookoła. Wydaje mi się, że na mnie spada bardzo dużo takich zewnętrznych bodźców, bo nawet was jest dzisiaj więcej tutaj i te telefony się urywają, dużo rzeczy się dzieje dookoła, powrót kibiców, także chłopaki wracają do domu, kawka, obiadek i cześć. A tak poważnie to... No ja się nie mogę doczekać po prostu, no ja się nie mogę doczekać. Nie wiem, jaka różnica będzie, ale ja miałem ten dreszczyk taki pozytywny, to mam. Panie trenerze, może przejdziemy już teraz do takiego stricte meczowego tematu pytań. Ja mam pytanie, pana zdaniem w takim meczu derbowym, w którym jednak, tak jak powiedzieliśmy, tych emocji będzie sporo, to indywidualne wyszkolenie poszczególnych zawodników, czy bardziej przygotowanie fizyczne i siłowe będzie miało znaczenie? Wiemy, że w Lechii 4 zawodników takich, no nazwijmy, podstawowych nie będzie grało. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy pana zdaniem skrzydła, które i w Lechii, między innymi właśnie ze sprawą młodego Ukraińca, czy w Arce, to będą te pozycje na boisku, które będą miały decydujące znaczenie w grze obu zespołów? Czy zacznę od drugiego pytania. Oczywiście atuty po obu stronach są moim zdaniem podobne, jeżeli chodzi o ofensywę, i to trzeba przyznać, że też sposób gry jest w miarę porównywalny. Chciałbym, żeby piłka nożna wygrała, a nie emocje. Chciałbym, żeby to był mecz piłkarsko dobry i żeby się nie skupiać tylko na walce. No bo jak my mówimy o walce, to nie dociera to do mnie. My mamy grać w piłkę i mam nadzieję, że te emocje, które będą wokół meczu i na trybunach, my będziemy potrafili podejść pragmatycznie i rzeczowo do tematu i po prostu grać tak jak do tej pory i nawet bardziej wyrafinowanie do tej pory, tak jakby w końcówce w meczu w Sosnowcu. Chciałbym widzieć mój zespół przygotowany w ten sposób. Jeszcze jedno pytanie, panie trenerze. No, na pewno analizują obie drużyny swoje słabe i mocne strony. Ja chciałem się zapytać o jedną słabszą stronę Lechii, moim zdaniem. To jest pozycja bramkarza, który no, potrafi złapać dobrą piłkę, ale potrafi też, tak powiem, tą interwencję zepsuć. Czy pana zdaniem kluczowe będzie to, co Artkę no, w jakiś sposób wyróżnia w ostatnich meczach, że oddaje bardzo dużo strzałów, nie tylko z tych takich pozycji już pod bramką, ale również z dalszych odległości? Czy wydaje mi się, że bramkarz ustabilizował swoją formę? Tam na początku miał jakieś problemy, ale nie wydaje mi się, że w ostatnich meczach to był mocny punkt swojej drużyny, także nie uważam, żeby to był jakiś problem dla Lechii. Dzień dobry, panie trenerze, Krzysztof Muszyński, piłkarska jedenastka. Ja właśnie chciałbym o to dopytać, o Lechię. Jak wiemy, zespół z Gdańska jest mocno dziesiątkowany i czy to będzie miało duży wpływ na los piątkowej konfrontacji? Ja myślę, że nie, bo patrząc na szerokość kadry i na to, jak się przygotowujemy do tego meczu, to tam potencjału tego jest sporo. Dużo młodych piłkarzy, dużo
dużo takich indywidualnych jednostek, które potrafią zrobić różnicę, także no nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś ogromne znaczenie. Dzień dobry, Tomasz Czesowski, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Do trenera najpierw pytanie. Gdzie pan widzi największe atuty, jeśli chodzi o Lechię? Wiadomo, jak ta drużyna przez te kilka miesięcy się dociera, wiadomo, jakie były początki, ale ostatnio seria 8 meczów bez porażki. Gdzie pan widzi największą siłę i atuty Lechii w tych ostatnich tygodniach? Jeszcze nie chciałbym szczegółowo opowiedzieć. Mogę powiedzieć o jednej rzeczy, że to jest zespół, który bardzo szybko finalizuje swoje akcje, który jest taki bardzo bezpośredni i konkretny w swoich działaniach. I to na pewno na to trzeba zwrócić uwagę, jako jeden z tych elementów. Jeszcze mam pytanie do piłkarzy. Czy w szatni w ogóle funkcjonuje ten temat, że Arka nie wygrała z Lechią od 16 lat i że 16 ostatnich ligowych meczów to jest 11 zwycięstw Lechii i 5 remisów. Wiadomo, że wszyscy nigdy nie oczekują przerwania tej pasy. Czy to też jakby nakłada dodatkową presję? Dziękuję. Nie no, zacznijmy od tego, że presji w ogóle nie ma żadnej, no bo to my startujemy z pierwszego miejsca, to Lechia nas goni. Więc presji nie ma, no wiadomo, że dodam jeszcze o tych kibicach, że to dodatkowa motywacja. Jeśli chodzi o te mecze, no to rzeczywiście ktoś tam wspomniał, ale to może w zeszłym tygodniu ktoś powiedział, że to było 16 lat temu, Grzegorz Nieciński, bramka, z tego co pamiętam. A no my chcemy się zapisać w kartach historii, chcemy przerwać tą złą pasę, wygrać i cieszyć się w piątek wieczorem. To Przemek jeszcze powiedział właśnie, że to było właśnie, no jest te 16 lat, ale jest teraz przed nami piątek, no i w piątek chcemy po prostu wygrać i otworzyć nową pasę z meczami z Lechią. Jacek Głuszyński, Trójmiasto.pl. Ja też na wspominki Przemka spróbuję naciągnąć, bo nie grałeś w meczu, ale pewno było kupę meczów juniorskich, młodzików, no i też pewno jako kibic bywałeś na derbach. Czy możesz zdradzić, co ci najbardziej utkwiło w pamięci z derbów jako kibic i z derbów jako piłkarz w młodszych kategoriach? Czy był jakiś taki szczególny mecz, który może nietypowo się skończył albo jakoś się wyjątkowo zasłużyłeś? No tak. Pierwsza myśl jest taka, że chciałbym nawiązać do trenera, że te mecze zawsze były takie ostre, że nikt nie kalkulował, przerywał ślizgiem dużo kartek, a no my w tym meczu chcemy bardziej dużo piłkarstwa takiego, nie? Żeby, wiadomo, że agresywność musi być, ale żeby dominowała piłka nożna, a nie agresywność. No wiadomo, że te że bójki kibicowskie i tak dalej też pamiętam, a w tym meczu nie będzie kibiców gości, więc... Mam nadzieję, że nasi kibice nas pociągną dopingiem i my ten mecz zwyciężymy. Do Dawida mam dwa pytania, może to konkretne pod te derby na później, a najpierw też historia, bo ty chyba na Śląsku zaliczyłeś tych derbów w różnych konstelacjach i tutaj trener mówił o gorących atmosferze derbów w Łodzi i Krakowa. Jakie te śląskie derby, co ty z nich zapamiętałeś? No, ja miałem przyjemność grać w tych mniejszych derbach śląskich, jedynie takie mecze, które były, to Święta Wojna, Sosnowiec, Katowice. Tam też było ciekawie, można powiedzieć. Ale no, tak jak mówię, no, zawsze jest gorący doping, to na derbach to się czuje mocniej po prostu, bo i kibice właśnie tam na tamtych derbach właśnie byli kibice gości i swoi. Więc na pewno było głośno. No teraz nie będzie akurat kibiców gości, więc nasi poniosą do zwycięstwa. No niestety takie jest, że kibice Lechii mają zakaz, ich nie będzie na stadionie. I to pytanie już konkretnie pod piątek, bo wszystko wskazuje, o ile trener coś nie pomiesza, że zaczniesz derby jako kapitan i czy ostatnie słowo, czy w tym kółeczku przed meczem, czy przed wyjściem na szatnię warce należy do kapitana i czy tak jak trener mówi, że w przygotowaniach nic nie pozmienił, tak ty w swoich słowach wymyślisz coś szczególnego, żeby powiedzieć piłkarzom, czy to będzie też standard, żeby nie podgrzewać jeszcze atmosfery. Dziękuję bardzo. Jeszcze do piątku dwa dni nie wiadomo, jaki trener ma skład w głowie, ale jeśli będzie mi dane wyjść z opaską kapitana, no to na pewno jakaś przemowa będzie, jak przed każdym meczem najpierw trener mówi swoje zdania, później coś tam kapitan zawsze dodaje. No na pewno będzie motywacyjnie i żeby te słowa poniosły do zwycięstwa. Panie trenerze, ja mam takie pytanie,
o skład. Mówił pan tutaj, że cieszy się pan, że jest drużyna zdrowa. Wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Jakie są boiska, wiemy. Ale mam pytanie, czy no tutaj jest Przemek obok pana, ale to też między innymi myślę, że z nim związane, bo ponieważ występ pewnie, jego brak występu i w Sosnowcu, i w Pucharze Polski dał panu do myślenia, czy zawodnik, który wystąpił na jego miejsce, nie powinien teraz wystąpić. Czy pan ma już ułożony skład na te derby, czy jeszcze gdzieś tam pewne pozycje? Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby pan ujawniał, gdzie kto, ale czy to już jest coś, co ma pan przemyślane i dokładnie ułożone, czy jeszcze coś się może wydarzyć? Zacznijmy od tego, że Przemek poznał za kartki po prostu i to nie może być powód do tego, żeby wypaść ze składu, no umówmy się. To jest to. Oczywiście karę swoją poniósł za głupią, żółtą kartkę, nie powiem jaką. Jeżeli chodzi o to, o sam skład na mecz i personalnie, musimy też pamiętać, że mecz trwa 90 minut i ja muszę patrzeć, brać pod uwagę też właśnie pogodę, intensywność meczu, ja muszę mieć atuty na ławce, więc to też nie jest tak do końca zawsze, że ten pierwszy skład to jest taki, który musi być na ten dany mecz, a atutów z ławki będzie mniej, także tu też musimy pamiętać o tym. I jeszcze jedno pytanie może do trenera, bo tak się składa, że może się ja domyślam jakiegoś doboru, dlaczego są ci piłkarze, nie inni, ale trener nam powie może konkretnie. To nie ja wybieram. A, okej, okay, bo tak się składa, że obaj panowie są obrońcy i w Lechii mamy konferencję o 14.30 i tam z piłkarzy też będzie obrońca. Czy można dorobić do tego ideologię, że jednak przede wszystkim nie stracić bramki i to będzie ten klucz, o który też Andrzej dopytywał, co może w tych derbach rozstrzygnąć. Dziękuję bardzo. Klucz, no mało bramek tracimy ostatnio, więc wszystko w ich nogach, no, mam nadzieję, że tak będzie. Są jeszcze pytania? Jeśli nie, jeszcze apel do kibiców. Bardzo prosimy ze względu na tą frekwencję o wcześniejsze przybycie, żeby nie tworzyć korków przy kołowrotach. Także zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej. Przypominam, derby Trójmiasta, piątek, godzina 20.30, a za chwileczkę możliwość wywiadów indywidualnych. Dziękuję bardzo.